Niektórzy twierdzą, że człowiek się nie zmienia, że jesteśmy jacy jesteśmy i to wszystko. Ja myślę, że zmiany przychodzą, ale nie zawsze tak, jak się tego spodziewasz. I tymi oto słowami chciałbym Was powitać w następnym materiale na kanale. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się postaci Noa, jak bardzo sprogresował na przestrzeni lat. W końcu film wyróżniający się spośród miniserii o upadkach postaci z totalnej porażki. Bo też od czasu do czasu warto porozmawiać o czymś progresie, a nie regresie. Tak więc weźcie picie i jedzenie w dłoń i zapraszam Was na seans. Nie będzie to tajemnicą, jeśli stwierdzę, iż Noa w sezonie pierwszy był bardzo irytujący. Był przemądrzały. Nie wolno gadać o zbijaku. Przemądrzały. Rzucanie piłką. Mmm, intelektualne wyzwanie. I jeszcze raz przemądrzały. Co? Z przykrością stwierdzam, że ta drużyna nie jest solidarna. Więc nie dziwota, że dostał bardzo szybko Bęski z programu. Jednak później totalnie jego życie zostało odmienione. Zacznijmy od tego, że sam Chris McLean zatrudnił Noa jako asystenta Chrisa, więc już na start chłop miał udane życie. Dostał słuchawkę na ucho oraz żył jak Bóg. Do czasu. Do czasu, kiedy to Chris nie zwolnił go z dość absurdalnego powodu. Jak myślicie, co to był za powód? Pewnie spóźnił się na rozdanie nagród gemi. Albo zapomniał ważnego dokumentu, który Chris miał przedstawić. Otóż nie. Bo on Chrisowi podał zimną kawę, i to był powód do zwolnienia. Ta, ta kawa jest zimna! Zwalniam cię! Nie. Ja wysiadam, ja po prostu wysiadam z tego pociągu do Wariatkowa. Więc zdenerwowany Noah ruszył z naszymi ulubieńcami na pościg za Chrisem. Oczywiście nie obyło się bez pewnych utrudnień, i wtem trafił on na plan filmowy z drugiego sezonu, tym samym dostając kontrakt na sezon trzeci. I teraz troszkę o Noah w sezonie trzecim. Jak Wikipedia mówi. Noa w pewnym sensie nadal jest tą samą osobą, którą poznaliśmy w sezonie pierwszym. Jednak co warto zauważyć, to fakt taki, iż w przeciwieństwie do sezonu pierwszego, tu bardziej widać, że mu zależało i faktycznie wziął się za siebie i bardziej angażował w wyzwania, co jest oczywiście zmianą na plus. Jednak zdecydowanym minusem był odcinek numer 3, gdzie to Noa odmówił wykonania wyzwania ze względu na fakt, iż jest uczulony na sierść pandy oraz nie jest zainteresowany robieniem reklamy. No tutaj zdecydowanie się nie popisał. Co warto też zwrócić uwagę na to, że w tym sezonie Noa nawiązał więzi z Owenem. I zapamiętajcie ten fragment, bo będzie on dość istotny później. Co jest mocnym zdziwieniem, bo poznając jego postać, miało się wrażenie jakby on nie lubił nikogo i nikt nie lubił jego. A tutaj związał się z Owenem, który lubi jeść, jeść i jeszcze raz jeść. No i nie oszukujmy się, ale jest często dość obleśny. On jako jedyny potrafił wprost powiedzieć co mu się w kimś nie podoba Oraz dlaczego tak a nie inaczej postępuje A to był przeciwny temu by Izzy kontaktowała się z Amazonkami z wiadomego powodu Gdyż Izzy nie była już w drużynie Amazonek Tylko na jej miejsce weszła Sierra A to był przeciwny kontaktowaniu się Alejandro z Leshauną. A to był mocno przeciwko relacji między Owenem a Izzy I no a można by powiedzieć czy to fartem czy też i nie Szedł sobie do przodu Do momentu odcinka 13 pod nazwą gdy widzę Londyn, kiedy to Alejandro został porwany, rolę lidera zespołu przyjął Noah, który otwarcie nie szczędził słów na Alejandro, nazywając go męską wersją heder, czy też głym węgorzem. I gdyby nie to, że chłopaki zostali schwytani przez Kubę Rozprówacza, zwanego jako Izykiel, to myślę, że spokojnie wygraliby wyzwanie i zapewniliby sobie nietykalność. Albo który z nich. Niestety potem, gdy trafili z powrotem do samolotu, to zostali tam Alejandro, który wszystkie obelgi, które kierował w niego, no, a słyszał. I czy nam się to podoba czy nie? No, a poczuł gniew Ala. Nie przeszkadza mi, że nazywa mnie Al. <laughs> który doprowadził do eliminacji Noa. Noa oczywiście miał szansę powrócić do gry podczas odcinku ze studia eliminacyjnego, jednakże na miejsce Noa weszła Blainley. Później co jedynie na start sezonu czwartego był widziany na jachcie z przegranymi, lecz po jego minie było widać, iż czuł znudzenie i pewnie zmęczenie, widząc ciągle i wciąż te same osoby. Niestety, bohater dzisiejszego odcinka nie dostał szansy na pojawienie się w Plejadzie Gwiazd. A szkoda, bo uważam, że na miejsce i tak już denerwującej Kortni czy też głupiutkiej Lindsay, mógł spokojnie wejść i wykazać się po raz kolejny. Szkoda, naprawdę wielka szkoda. No i teraz wariacki wyścig, czyli spin-off, aczkolwiek dość istotny, bo tam nasza ulubiona dwójka, czyli Owen i Noah się również pojawiają, ale nie o Owenie dziś, tylko o Noah, więc nasz ulubieniec pojawił się w przed chwilą wspomnianym wariackim wyścigu i co mogliśmy się dowiedzieć to to, że nie żaden Al, nie żaden Duncan, nie żadna Heather, Gwen i jakakolwiek przez Was teraz pomyślana postać, tylko Noah oraz Owen od pojawienia się w totalnej porażce, zgłaszają się do wielu innych programów, więc można by powiedzieć, że są bardziej sławni i rozpoznawalni niż ktokolwiek ze starej ekipy pierwszej i jakiejkolwiek obsady. Ale niestety nawet i w wariackim wyścigu Noah miał pewne komplikacje. W odcinku drugim jego kompan zażarł cały ser, który miał pomóc im w przedostaniu się przez wodę na drugą stronę. Niestety na Noah i Owena wtedy nałożono karę 20 minut. 20 minut stania i patrzenia się, jak inne drużyny wchodzą w tak zwaną strefę, Luzu, więc te 20 minut było jak wieczność. Cudem uniknęli oni eliminacji, bo ich ostatnim przeciwnikiem była drużyna emerytów, którzy szybko powędrowali sobie do domu. W odcinku 8 poczuł zauroczenie do Emmy, bo sam Owenowi przyznał, że czuje motyle w brzuchu. Owen jak i Kitty starali się razem połączyć tę parę, bo i Owen i Kitty widzieli, że oni do siebie pasują pod każdym możliwym względem. Oboje są inteligentni, sarkastyczni oraz ambitni. W odcinku 9 Utworzyli sojusz i Owen, jak i Noah pozwolili siostrom wygrać. Z odcinka na odcinek można było zaobserwować mocny progres w wyzwaniach, jeśli chodzi o Noah. A to poświęcił swoją rękę w wyzwaniu w Chinach, gdzie to trzymał pryczę, którą ciągnął Owen, pomagając i sobie, i dziewczynom. A to w odcinku 11 zagrał na niewidzialnej elektrycznej gitarze. W odcinku 15 przyszedł załamanie, bo Emma dała mu kosza, lecz w odcinku 16 powiedziała, że bardzo go lubi, ale na tę chwilę musi skupić się na grze. Aczkolwiek nie wyklucza umówienia się z nim po zawodach. Niestety, odcinek 18 dla chłopaków był ostatnim. Głównie z powodu tego, że wylecieli za sprawą nieporadzenia sobie z zadaniem z dzikimi komodo. Ledwo oni uszli z życiem, bo zadanie polegało na tym, aby do probówki umieścili ślinę dzikich komodo. Niestety tutaj ich przygoda się skończyła, aczkolwiek Noah pomimo przegrania to wciąż podtrzymuje to w tytule, jak i w treści materiału jest wygrany. Pewnie spytacie dlaczego? Dlaczego skoro nie wygrał on miliona dolarów? Ujmę to tak. Zaczynał jako przemądrzały i irytujący przegryw, a skończył jako osoba która potrafi gdzie nie wykazać się w 200% jeśli chodzi o wyzwania oraz przede wszystkim sprogresował jako człowiek, był bardziej wyrozumiały i było widać zdecydowaną poprawę. Ja uważam, że wiele postaci powinno tak sprogresować jak on. Zresztą Owen bardzo mądrze powiedział pod koniec Fajnie by było wygrać ten milion, ale pieniądze to nie wszystko. I z tymi słowami zgadzam się w 100%.